24 październik, jestem w Dobrzyniu nad Wisłą i tutaj mamy piknik historyczny. Jeszcze nie ma za wielu ludzi. Teraz się rozejrzę tutaj po obozowisku. Przekłamina, pamiętaj. Zobaczcie, jaki kozak tam klęczy. Mamy kozaka, generała Maczka, przygotowania. A pani jest z Kaniewa Boniewa? Tak. A co my tu mamy dobrego? Dopiero będzie. Aha, a co to za ciasto? Sernik tyniowy, drożdżowy. Będą kluski ziemniaczane z serem. Super, może się załapie. Makaron. Piknik historyczny w Dobrzyniu. Tutaj mamy stanowisko ze sprzętami z początku XX wieku. Tutaj jest broń biała. Tam mamy pistolety i karabiny. I może tutaj specjalista wypowie się, pan Grzegorz Bernaczek, kolekcjoner. Pan Grzegorz jest w ogóle z województwa świętokrzyskiego, tak powiem, jako ciekawostka. I teraz może kilka słów na temat... Po kolei. Szable takie, jakie polskie wojsko po odzyskaniu niepodległości używało. Jest to szabla wzór 1861 szeregowego oficera piechoty. Z taką szablą na początku często był fotografowany marszałek Józef Piłsudski. O. I to są wszystko oryginały, to tak, nie są repliki. To są, tylko... to są wszystko oryginały. To jest szabla wzór 1904 szeregowego kawalerii. Jak widzimy tutaj, któryś z legionistów nakleił sobie oryginalnego orła z legionowego. Orzeł jest w środku tutaj z literą L. Tu mamy szablę pruską, wzór 1848, o pełnej długości, one później będą produkowane z jedną rywką i krótsze. W takie szable, jak widzimy na zdjęciach, są uzbrojeni tutaj ułani 3 i 4 szwadronu 4 pułku ułanów zaniemieńskich. Szabla pruska, wzór 1848. Przechodzimy do szabel rosyjskich, Rosji carskiej. Szabla szaszka kozacka, wzór 1881. Długość 86,5 cm samej głowni. Szable szaszki były używane przez kozaków. Ciekawostką jest, że szaszki były prywatne. Za szaszki kozacy płacili. Jak bolszewicy ich chcieli rozbrajać, to były problemy, bo kozacy z chęcią oddawali CKM-y, karabiny, ale nie oddawali szaszek, bo mówili, że to jest własność prywatna. Z kolei bolszewicy byli bardzo przywiązani do tej broni. No, oni zapłacili bardzo, bardzo dużą sumę za nich. Rękojeść chyba nowa, pochwa drewniana. Rosjanie używali pochew drewnianych do swoich szabel po doświadczeniach wojny z Napoleonem. Po prostu tu mamy szablę francuską z 1822, szeregowego oczywiście. To jest kawaleryjska, tak? Tak, szable francuskie były bardzo dobrze wykonane, bardzo starannie. Ta jest w ogóle z wytwórni Klingenthal. Natomiast nie pomagało to w ogóle w wojnie z Rosjanami, bo przy minus 30, przy lekkim zawilgoceniu, szable po prostu z metalowych pochew nie chciały wyjść. Jak kozacy atakowali rano mniej więcej o świcie, to czasami rosyjscy strzelcy konni, bo oni najczęściej, napoleońscy strzelcy konni, bo oni najczęściej stali na warcie, nie mogli
się obronić, bo nie mogli wyciągnąć szabli z pochwy, dlatego Rosjanie stosowali pochwy drewniane. To jest szabla dragońska, długa 86,5 cm. Pułki dragonów używały tego i tego od 1881 roku. Którzy mieliśmy omawianą szablę francuską. Początki kawalerii naszej to była właśnie szabla francuska zakupiona we Francji zaraz po odzyskaniu niepodległości i była dosyć popularną szablą. Po obcięciu kabłąków służyła aż do 1939 roku. I tu mamy teraz szablę polską. Pierwszą szablą polską była szabla oficera piechoty z roku 1917. Z taką szablą później był też fotografowany Józef Piłsudski. Ciekawostką jest to, że one były już jeszcze na początku produkowane w Wiedniu, w Austrii. Głownia i pochwa to jest austriacka od szabli omawianej wcześniej, czyli wzór 1861. Natomiast rękojeść odlewana była już na wzór polski z orłów. Wszystkie polskie szable w omawianym okresie posiadają na kapturkach, wszędzie posiadają, proszę bliżej, tak. Wszystkie posiadają na kapturkach wytłoczone orły. I po kolei. To jest szabla szeregowego kawalerii wzór 1917 firmy Arma. Mamy tutaj odbiór guza, czyli Głównego Urzędu Zaopatrywania Armii. Numer odbioru i znak wytwórcy. Szable szeregowego były jednobruzdowe, ale też spotyka się szable jednobruzdowe wykonywane dla oficerów, ale te często posiadały różnego rodzaju napisy tłoczone, był grawerowany orzeł. Tu mamy sentencję za wiarę i ojczyznę. Za wiarę i ojczyznę 1920. Sorry, bo mam jeszcze 1919, której nie wziąłem. I szabla typowo, to jest szabla z wytwórni Borowskiego. I szablą typowo oficerską to była szabla wzór 1917. To jest z firmy ZZMW Warszawa. To jest szabla z tak zwanymi bruzdami. Tu są trzy bruzdy. Powodowało to, że głownia była lekka, cała szabla była lekka, sprężysta. Jest wykonana z innego, czyli to jest jedna z lepszych tutaj. No to jest, jako bronię. Ta w ogóle tutaj do fechtunku jest najlepsza. Ta. Ta do takiej walki, jaka była w I wojnie światowej. I tutaj mamy szablę krakowiecką. Była używana w 12 pułku łanów podolskich. Szabla jest w całości oryginalna. I to jest szabla wzór 1919. Jakby to powiedzieć, wyczerpuje nam to ten okres, na tym festynie, na którym się dzisiaj znajdujemy, czyli dotyczący wojny polsko-bolszewickiej. Co my tu mamy? To są bagnety, tak? Tak, to są bagnety. No, niefortunnie szybko się pakując zabrałem bagnet, który jest do karabinu, do modyfikacji Mosina trochę później, bo już w latach 30. Rosjanie zmienili, zrobili tutaj na sprężynę zakładanie, a wcześniej w tym okresie, które powinniśmy tutaj mieć, powinien być z taką obręczą. Następnym razem będzie.
To jest bagnet do karabinu Mauser niemieckiego z piłą. Ciekawostką jest kolekcjonerską, że ta piła do tej pory jest. A związane to było z tym, że w okopach II wojny światowej na zachodzie Francuzi ogłosili, że jak złapią żołnierza niemieckiego z taką piłą, to zostanie od razu rozstrzelany. A w obozie niemieckim można było doczekać do końca wojny, więc siedząc długo w okopie miesiącami, żołnierze niemieccy wycierali te kamienie, znaczy wycierali kamieniami na przykład te ząbki, wbrew woli swoich dowódców, no ale nikt nie chciał być rozstrzelany. Później też wyszedł rozkaz, bodajże w 17 roku, tak, że wszystkie mają z pijami wrócić do koszar i wtedy masowo, tak, fabrycznie były usuwane. Fabrycznie były też były usuwane. Bagnet do karabinu Mannlicher wzór 1895 i wzór 1892 do karabinu Berthier. Tutaj mamy rewolwery i pistolety. Pistolety są z początku wieku, także to był w ogóle pierwszy pistolet ładowany z magazynka. Wcześniej mieliśmy, kilkadziesiąt lat wcześniej powstały pistolety, to są dwa rewolwery Gasser o różnym kalibrze. Tu mamy rosyjski karabin Nagant. Tu mamy belgijski pistolet FN 1910. Pistolet, jakby to powiedzieć, słynny, bo zmienił losy świata. Z takiego pistoletu został zastrzelony arcyksiąże Ferdynand. I potem mieliśmy I wojnę światową. Natomiast tu mamy austriacki pistolet Steyr wzór 1912 i wzór 1903 fabryki belgijskiej FN, Fabrique Nationale. Dobra. Karabin. Karabin radziecki, wyprodukowany w Rosji carskiej, wskazuje na to tutaj taka sześciokątna komora, ona później już będzie okrągła. Karabin Mosin, tak zwana trochliniojka, kalibru 7,62. Karabin, który, jakby to powiedzieć, występował w obydwu wojnach światowych, a był produkowany jeszcze w wersji skróconej przez fabrykę broni w Radomiu. Krótki Mauser, bo tutaj prezentujemy praktycznie tylko to, co kawaleria używała. Wzór 98K, pruski karabin, w który był wyposażony 4 szwadron dzieci kujawskich, co widać na ikonografice. Karabiny Mausera były produkowane do 1939 roku, z tego względu, że my po I wojnie światowej dostaliśmy w ramach reparacji fabrykę karabinów w Gdańsku. I te karabiny były używane przez polską kawalerię. Krótki kawaleryjski karabinek M1895 Mannlichera. Karabin dwutaktowy. No ja tutaj teraz nie zademonstruję, ale chodziło o to, że karabin ten austriacki były tylko do zarepetowania, wystarczyły tylko takie dwa takty. Natomiast karabiny czterotaktowe, czyli tak jak ten francuski Berthier MLE 1916, trzeba było robić takie rękoczyny. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli większa szybkość, tak, strzelania i uproszczona technika. No, po prostu inny model. Przepraszam, muszę strzelić w jakiś, żeby sprężyna nie była napięta w jakieś neutralne miejsce. Pamiętamy, że nawet z karabinów niesprawnych, które są tylko eksponatami, nigdy nie kierujemy lufy ani w ludzi, ani w zwierzęta. I teraz mamy... To nie jest Maxim. To nie jest Maxim. To jest karabin Schwarzlose, chłodzony wodą, produkcji austriackiej. Oryginalny karabin maszynowy. Tutaj jest miejsce na dołączenie rurki, która odchodziła do wodnika i
ten karabin maszynowy chłodzony wodą mógł strzelać przez dłuższy czas, co jest w tej chwili niemożliwe dla karabinów maszynowych, których używa na przykład nasze wojsko. Bo po kilkudziesięciu sekundach lufa już się zaczyna grzać. Trzeba ją albo wymieniać, albo chłodzić. Natomiast karabiny maszynowe mogły strzelać praktycznie ile było zapasu amunicji na stanowisku. Ciekawostką tego karabinów maszynowych I wojny światowej jest też to, że można było stosować ogień tak zwany pozahoryzontalny. Jak widzimy tutaj, mamy taką podziałkę i powiedzmy sobie, że szwadron, podjazd, patrol tego pułku Łanów Zaniemyńskich, czy też czego czwartego szwadronu włocławskiego, gdzieś tam podjechał, zobaczył wroga gdzieś za lasem, który jest na zbiórce, tabory, skrzyżowanie albo jakiś most. Zjeżdżał z powrotem 2 km, 1,5 km. Rozstawiały się takie karabiny maszynowe i obliczali koordynaty i ogniem pozahoryzontalnym, powiedzmy sobie, na 1500 metrów czy na 2000 metrów ten karabin strzelał, kule spadały taką parabolą. Jeżeli na przykład strzelały przez godzinę na jakieś skrzyżowanie, to tamtędy nikt nie przejechał. A gdyby trzeba było wtedy, jak nieprzyjaciel zlokalizował miejsce strzelania takich CKM-ów, to dla kawalerzystów naszych nie było żadnego problemu, bo wtedy te karabiny maszynowe były praktycznie najlżejsze, najbardziej mobilne. Robiło się tylko parę rękoczynów. Źle stanąłem. Moment. O. Dwie części karabinu maszynowego były wkładane do juków, czyli do takich zasobników, które się przewieszało po dwóch stronach konia i można było szybko opuścić stanowisko. Super, dziękuję. Dziękuję. Grochóweczka. Można się trochę ogrzać. Zima w tym roku chyba nadejdzie szybciej. Tutaj jest ten niezły kozak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze raz? Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Spróbuj tak. Spróbuj tak, żeby się zakończyło. Trochę mocniej. Trochę mocniej. Jak to uważasz, stali? Jeszcze. I leni. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Na drogi. A granatem już byłeś rzucać? Chodź lec jeden. Proszę bardzo. Uważaj to. Dopiero za jeden rzut podchodzę. Już nie mogę więcej. Chodź granatem. Pogadam trochę z bolszewikami. Witam panowie, skąd jesteście? Ze Zbereźnikowa. Ze Zbereźnik. Ze Zbereźnik? A gdzie to jest? Pod Moskwą. Aha. A z Polski? To nie, to my z Polski nie są. Aha, nie, oni nie są z Polski. My przyjechali z rewolucją. Za Włogi. Aha, nie, no dobra. Tam jeszcze jeden, tam Iwan siedzi. Idę to do jest Iwana. Saszka. A tu jest Saszka. A ja Jewgeni. A to Jewgeni. A Iwan jest groźny? To tylko wygląda. Jak się zdrażni, to groźny. Wycieczka przedszkolno-szkolna. Szkolna? A z jakiej szkoły? Z szkoły podstawowej w Sarnowie. To jest Wita Lubraniec. Aha, to tam gdzie mamy
groby megalityczne, tak? Tak, tak, tak. Super, może tam wpadnę jeszcze w tym roku. Naszego kraju. Są znani gospodarze tej ziemi. Pan burmistrz Piotr Wiśniewski. Witam panie burmistrzu. Zastępca pana burmistrza, pan Sebastian Orobiński. Witamy. Pani przewodnicząca Rady Miejskiej. Pani przewodnicząca? Jest pani przewodnicząca. Pani Dorota Kalinowska. Nasz gospodarz od wczoraj, taki najbliższy i bezpośredni, dyrektor ośrodka sportu, pan Łukasz Wasilowski. No i szefowa koła gospodyń wiejskich Różanka Edyta Tracikowska. Także to właśnie kołu gospodyń wiejskich zawdzięczamy to, że tutaj jesteśmy u Państwa, że możemy upamiętniać naszą historię, bohaterów, z których powinniśmy brać przykład. Panie burmistrzu, może dwa słowa. Zapraszam. Tutaj bliżej, żebyśmy byli w zasięgu współczesnych urządzeń. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo do nas przyjechali z tak wspaniałą, piękną historią. Życzę wszystkim udanej zabawy, pogoda nam dopisuje, także wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Edyta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się niezmiernie, że możemy być tutaj w tym miejscu i cały czas tą historię przypominać Państwu. Widzimy, że tych osób jest coraz więcej, mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie, tak? No i życzymy miłej zabawy przede wszystkim Państwu. I cóż, dr Łukasz Władysiak, studiów historycznych Huzar, to jest ten człowiek, przystojny dżentelmen w bunkrze Armii Wielkopolskiej, letnika, konkretnie studiów historycznych Huzar, które spięło cały ten piknik, zebrało grupę historyczną, to może pozwolę sobie przekazać głos Łukaszowi, żeby w szczegółach wspomniał o tym, co Państwo dokładnie tutaj zobaczą. Dzień dobry Państwu, jestem przystojny, to bym nie przesadzał. Prawda jest taka, że studio historyczne Huzar, które działa na Pomorzu Środkowym, tak naprawdę rozpędziło się daleko, daleko i dotarło nad Wisłę, ale nie tylko samo studio, bo i Mohort pokazy historyczne, i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Czów, i Barwa Patria Zwiecza, i Fundacja Historii Polski w roku Ternej, zresztą kupnie. Drodzy Państwo, zebraliśmy się po to, żebyśmy mogli razem oddać hołd bohaterom roku 20. My też dobraliśmy te stroje, które widzicie w dość specyficzny sposób, bo mamy i pierwszy tłum czołgów z roku 20., czyli błękitne mundury związane z armią generała Hallera, tak, czyli z tymi jednostkami, które dotarły do Polski z Francji, wraz z obiektem, który widzę, że cieszy się publicą największą popularnością, czyli repliką czołgu Renault FT. Drodzy Państwo, jeżeli oglądaliście Wisłę Warszawską 1920, to jest jedna z dwóch replik czołgów robionych właśnie do tego filmu. Także jest to replika w 99% zgodna z oryginałem. Oczywiście ten element nie jest zgodny, no to jest cała ta doba, no bo wiadomo, że te silniki sprzed ponad 100 lat to jest zupełnie inna historia. Ale mamy jeszcze punkt werbunkowy dla najmłodszych. Nadawanie sygnałów Morsa chorągiewkami. Ona taka, myślę, umiejętność, która no, myślę, że nie za bardzo jest dzisiaj tej umiejętności nauczyć, więc możemy sobie dzisiaj popróbować swoich sił w tym. Mamy rzut granatem ręcznym. Jeżeli ktoś chce nauczyć się rzucać granatem ręcznym, nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności się przydadzą, więc jesteśmy też z taką ofertą dzisiaj dla Państwa. No i drodzy Państwo, eksperyment społeczny, który udał się prawie tak dobrze jak komunizm, czyli grupa Chmurnicy, która na co dzień odtwarza wczesne średniowiecze, a wcieliła się w chłopów ruskich. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, że chłopi ruscy wyglądali prawie tak samo przez prawie 700 lat. I to nie są żarty, bo my, szykując stylizację na tą imprezę, przeglądaliśmy fotografię. Oczywiście mundury to jest coś, co jest zapisane w regulaminach, ale ubrać cywila na rok 20, a to cywila jeszcze rosyjskiego, no nie chciałbym powiedzieć radzieckiego, bo to jeszcze nie te czasy, to było naprawdę duże wyzwanie i to się okazało, że ci ludzie wyglądali tak samo jak ich prapradziadkowie, jak kniazie niemalże, a to, no, patrzę na Bartosza Berblińskiego, Werbel pozdrawiam, no nie jest to kniaź. Drodzy Państwo, ewidentnie, ale dlaczego tak? Bo chcemy pokazać, że ten 20 rok jest bardzo ciekawym okresem. Tutaj na Kujawach wiele się działo, rozmawiamy też o pewnych działaniach w przyszłości związanych z popularyzowaniem tej historii. Mam nadzieję, że to będzie możliwe, ale o szczegółach to już na konkretnych stanowiskach. Drodzy Państwo, mamy repliki broni, mamy replikę czołgu, są ułani o godzinie 14.30
pokaz kawaleryjski, a później uruchomimy czołg, bo drodzy Państwo, ten czołg tu przyjechał na własnych gąsienicach, co prawda tu z parkingu, przyjechał w ogóle z Torunia, ale generalnie jest to pojazd jeżdżący i będziemy chcieli to Państwu pokazać. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Czyli jak rozumiem, pierwszy piknik związany z czwartym szwadronem dzieci kujawskich możemy uznać za otwarty. Oczywiście. Możemy uznać za otwarty. Zapraszamy do zwiedzania. Ja jeszcze powiem od siebie, proszę Państwa, też mieszkam na Pomorzu w tej chwili zachodnim. Łukasz pochodzi z Wielkopolski, natomiast moja rodzina, mój ojciec z ziemi dobrzyńskiej, z gminy Zbójno dokładnie, a moja mamusia z Włocławka. Także ja jestem pierwszym pokoleniem, które się urodziło na Pomorzu. Przyjeżdżam tutaj od wielu, wielu lat. Współpracując z swoim gospodarstwem wiejskim Luzanka między innymi, ciesząc się, że mogę wracać na swoją ojcowiznę i do swojej macierzy. Także zapraszamy do zwiedzania, korzystajcie. Bardzo ciekawy punkt tutaj za nami, duży biały namiot edukacyjny, kolekcja Grzegorza Bernaciaka, kolekcjonera, który ma nieprawdopodobny zbiór broni, tak białej, jak i broni palnej. Jest to broń oryginalna, także warto zajrzeć również tutaj. My za chwilę wrócimy do mikrofonu, by opowiedzieć trochę szerzej. Natomiast korzystajcie z tej pięknej październikowej niedzieli. Jeżeli macie możliwość, zadzwońcie po bliższych lub dalszych znajomych z Włocławka, z Lipna, tam gdzie są. Potem, żeby przyjechali tutaj, chodźmy, żeby zobaczyć jeżdżący czołg Renault. Otóż, co tutaj mamy ciekawego? Tutaj mamy wystawę poświęconą I wojnie światowej i jej spuściźnie, czyli Wojska Wielkopolskich. Może kilka słów? Wojska Wielkopolskie była to formacja, którą rozpoczęło w zasadzie Powstanie Wielkopolskie. Najpierw Armia Powstańcza, bardzo szybko przerodzona pod dowództwem Józefa Dowbora Muśnickiego w Armię Wielkopolską, czyli w regularne już wojsko. Mówiąc w skrócie, co my jako Wielkopolanie, jako ta Armia Wielkopolska zrobiliśmy? Najpierw dokopaliśmy Niemcom w roku 1919. Pojechaliśmy na wschód, aby przepędzić Ukraińców, bolszewików. Wracamy do siebie? Nie! Jedziemy na trzecie Powstanie Śląskie, gdzie dokopujemy Niemcom i wracamy spokojnie do domu. Jest rok 21. Co to za urządzenie? To jest kołatka, zwana też klekotką. Jest to typowy przykład sztuki okopowej, jaką żołnierze w czasie I wojny światowej robili. Kiedy karabin maszynowy, który mieliśmy w okopie, nam nie działał, albo nie mieliśmy takiego karabinu... Taka broń psychologiczna. Tak, bo kiedy mieliśmy problem tego typu, że nie było o czym strzelać, a chcieliśmy wroga przestraszyć, mieliśmy takie urządzenie, które działało w ten sposób. No tak, jak karabin. Udaje karabin, dzięki temu większe prawdopodobieństwo, że ten, kto to słyszy, do okopu nie wejdzie. To jest Maxim, nie? To jest systemu Maxima, natomiast jest to typowy niemiecki karabin maszynowy, niemiecki Maxim, czyli MG08x15. Jest to lekki karabin maszynowy, lekki w cudzysłowie, bo ważył zaledwie 25 kg. Poprzednia wersja ważyła 53, więc no, lekkość chociażby na papierze było widać. To jest system chłodzenia, czy...? Tak, tak. Mamy tutaj płaszcz wodny, podłączony wężem z wodnikiem, dzięki czemu lufa wytrzymywała dłużej, bo była chłodzona wodą. Wodnik dostarczał lufę w nową wodę, a ta zagotowana wracała. Wiadomo, że nie było to założenie doskonałe, bowiem taka ilość wody, która gotowała się, w ogóle samo podskakiwanie tej wody, powiedzmy, przy strzelaniu powodowało to, że żołnierz taki karabinem strasznie się telepał, a wiadomo, że woda w którymś momencie też cała była w stanie się zagotować i iść ze strzelania jako takiego. Ale według mnie nie było to głupim pomysłem. Super, dzięki. Dziękuję bardzo.
Wygląda na to, że przybyli w końcu ułani. Może nie pod okienko, ale do Dobrzynia nad Wisłą. Francuski czołg Renault T-17, jest to francuski czołg, który przybył do Polski w ilości 120 sztuk. Łącznie produkowano około 3000 egzemplarzy, więc bardzo spora ilość. Kaliber dosyć mały w działkach Hutox, ponieważ 37 mm, ale był to bardzo dobry kaliber do niszczenia wszelkich dział. Bliskim też także kalibrze działka CKM-u, gniazdo moździerzy, granatników przeciwnika. Idealnie się nadaje do walki nie tylko właśnie stacjonarnej, ale jednocześnie także do walki właśnie w polu, gdzie właśnie w pierwszej wojnie jest to tak naprawdę pomiot, który diabeł, który niszczył przeciwnika. To też chyba była taka trochę broń psychologiczna wtedy, ten hałas, to wszystko, opancerzenie, nie? Psychologiczna, na podstawie której po prostu kawaleria dosyć szybko się poruszyła przez pryzmat dźwięków gąsienic, a że tak powiem wojska bolszewickie na przykład w 1920 roku myśleli, że to przyjeżdżała właśnie kuchnia polowa, na przykład traktory. Także nie spodziewali się, że nagle wyjedzie właśnie przeciwnika czołg i ostrzelek z działka na przykład CKM Hoczkins lub po prostu z działka Putus. To musiało być bardzo zaskakujące, bo tam doczytałem tutaj na tej tablicy informacyjnej tak na szybkiego, że te czołgi jeszcze były na użytku w 1939 roku, tak? Dokładnie, były używane w 1939 roku, bo ostatni użytek był właśnie w twierdzy Brzeźnie, zablokowano wjazd do twierdzy. No fajnie, a to jest replika wykonana przez pasjonatów, przez Fundację Historii Polskiej Pancernej, gdzie w Toruniu wykonaliśmy właśnie dwie takie repliki na potrzeby filmu Bitwa Warszawska 1920. O. Czyli to jest tak jakby czołg, który był użyty w tym filmie, tak? Tak, dokładnie. Aha. Był to element, który był właśnie użyty w filmie, który jest tak naprawdę całym epizodem, pionerem, który pomógł zwyciężyć bitwę warszawską w 1920 roku. Super, rozmawialiśmy z panem. Jan Buzakow. Super, dzięki. Które odnosi się właśnie do początków odzyskania niepodległości, odnosi się do... Nie, 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 nie
Dziękuję, to jest najwięcej. O, tutaj widzę, mamy potomka generała Maczka. Nie. Może kilka słów. Raczej bardziej poprzednika. Aha, super. Co pan sądzi na temat tej imprezy? Na temat tej imprezy? No trudno mi sądzić jako głos tej imprezy jeden z wykonawców. Myślę, że takiej oceny i osądu powinni dokonać ci, którzy tutaj przyszli, nasi goście. Natomiast z mojej strony współczesne formy edukacji, popularyzacji historii w formie żywej, myślę, że jest to właściwy kierunek po to, żebyśmy pokazywali naszych bohaterów, ludzi, którzy walczyli za naszą ojczyznę, tak jak brzmi to bardzo dumnie i pysznie, tak żebyśmy pokazali ich jako zwykłych ludzi, normalnych, takich jak my dzisiaj, tylko tych, którzy mieli świadomość tego, że należy spełnić swój obowiązek. Czy dobra, to czy to jest pierwsza edycja tej imprezy i przerodzi się w cykliczną imprezę, czy... Z tego, co mi wiadomo, tak. Jest to pierwsza tego typu forma edukacyjna tutaj w Dobrzymiu nad Wisłą, w najbliższej okolicy, ale to wymaga jeszcze sprawdzenia. Natomiast czy przerodzi się w cykliczną, to już zależy tylko i wyłącznie od naszych gości, od Państwa. Jeżeli okolica najbliższa, mieszkańcy tutaj będą chcieli pikników w takich formach, to jesteśmy gotowi. To by była zapewne ciekawa inicjatywa, jako że przybyło by na pewno więcej grup rekonstrukcyjnych i też przyciągnęłoby większą ilość tutaj właśnie widzów, ludzi z województwa kujawsko-pomorskiego, z Włocławka i z Lipna, którzy z chęcią by sobie wzięli czynny udział w takiej imprezie. Myślę, że tak. No, epoka, którą przedstawiamy tutaj, czas, który prezentujemy, jest w niewielkiej formie reprezentowany w kraju. To sama możliwość zobaczenia czołgu tego, który mamy tutaj, czy ułamów w tym mundurowaniu właśnie. Jest to na pewno okazja. Warunki są takie z naszej strony, popularyzatorów historii. Na tym placu, w tym pięknym miasteczku położonym nad Wisłą, z taką sympatią, jaką tutaj się spotykamy, jesteśmy w stanie, myślę, że przejechać kompanią czołgów i z szwadronem kawalerii. Niech się rozwija. Dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj mamy sztab techniczny zaplecza ułanów. Może kilka słów powiecie, skąd jesteście? Z okolic Warszawy. O, to trochę jechaliście? No, troszeczkę jechaliśmy, ale warto było. A coś więcej o sobie tutaj, o ułanach może? No, my jesteśmy generalnie ludźmi jakby pomagającymi. Jesteśmy ze szkoły jakby ILO pierwszym w Ominie. To jest szkoła o profilu... Mundurowym. Mundurowym, tak. Jest to szkoła, no i generalnie pomagamy jako tutaj pomocnicy. Super, dzięki. A skąd ułani przybyli? Z Warszawy. Aha, a możecie coś powiedzieć więcej o sobie, o pasji, o formacji? Jesteśmy grupą kaskaderów, która pracuje przy polskich filmach już od przeszło 20 lat. O. A te konie to wyszkolone konie kaskaderskie, które potrafią różne sztuczki, które ułatwiają nam tę pracę. Czyli wy lub wasi koledzy od czasu do czasu bierzecie udział nawet w jakichś filmach? Mieliśmy ten film Bitwa Warszawska, tak? Tak. I tam też? Nawet parę koni, ten koń grał w tym filmie. O, super. Dokładnie ten. A zresztą ten też. To są starzy wyjadacze. Dzięki. Proszę. Nie ma za dużo. Rzeczy auto. A pani Basiu, będziemy mieli za 2 tygodnie słownik. Druga... Zarzuciliście trochę majeranku? Tak jest. Koniczyny. O. I na wyżor! Dojesz to? Co samo gęste? Co samo gęste? Kartofel.
początku jest pyra po rusku. W początku jest brambor. Normalnie mówi kartofle. O, dzień dobry, tu chyba jest szefowa panie gospodyń kucharek z Boniewa. Tak, gospodyń. Gospodyń z Kaniewa, proszę pana. Aha, z Kaniewa, nie z Boniewa. Z Kaniewa koło Boniewa. Z Kaniewa. A co was tu sprowadziło na ziemię dobrzyńską? Dzieci kujawskie. Dzieci kujawskie i nasz projekt. Musieliśmy chociaż przestraszyć go, powiedzmy, psychicznie. Jak to działało? Wywiad z telewizją. O, dzień dobry. Tutaj mamy lokalną telewizję z Włocławka. Kroi się jakiś większy reportaż z imprezy? Oczywiście, że tak. Aha, super. To nie przeszkadzam. Tutaj mamy cywilów z bronią. Tutaj można coś przekąsić smacznego. Pani z gospodyń wiejskich z Kaniewa obiecała, że w przyszłym roku będą większe porcje lub też będą lepsze ceny. Pogoda dopisuje, za mną obozowisko piknikowe. A z tej strony mamy fajne widoki. Idę tutaj nad skarpę. Dobrzyń jest położony nad Wisłą. Doszedłem na Cypel. Tam w oddali mamy wzgórze zamkowe. Tak mi się wydaje. Widoki są ekstra. Wisła na tym odcinku jest naprawdę bardzo potężna. Całkiem niedaleko od miejsca, gdzie odbywa się piknik, znalazłem tutaj siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak widać, tradycje tutaj strażackie są kultywowane od bardzo długiego czasu. Świadczy o tym tutaj ta tablica, a także kolejna tablica na kamieniu pamiątkowa. A tu mamy niezłą armatę gaśniczą. Dotarłem na miejsce zwane Górą Zamkową. I tak to wygląda. Można tutaj zaparkować auto. Powstał taki parking. I sobie tam przejść, i tam jest ścieżka, i można wejść na górę, tylko trzeba zachować na zasady bezpieczeństwa. Dotarłem w takie miejsce. Tam mamy wzgórze zamkowe z innej perspektywy. Widać, że tam jest altana, taka wiata. Tutaj jest parking. Nawet można w koszykówkę pograć. Nawet o tej porze znajdziemy tutaj miłośników wędkarstwa. Ktoś tam sobie spinninguje w tym małym basenie.
Można sobie zwodować tutaj na przykład taki ponton lub też nawet i żaglówkę pewnie. Uwaga. Czułem jak tam połowy? Jakiś słabo, okoń się złapał? Słucham? Okoń jakiś się złapał chociaż? Nie, przed chwilą wie pan zacząłem. O to jakaś większa ryba wpływa do tego basenu? Pan okoń czasami szczupać. On zostawił okoń, tak jak poszedł, taki ładny. Taki coś koło kilograma miał. To niezła sztuka, to już medalowy okaz chyba, co? No, to ciężko właśnie. No nic, powodzenia.